Cześć, witajcie, z tej strony Matek i w tym filmie wam pokażę podróbki BeamNG Drive i ściągnąłem 16 różnych aplikacji, a więc myślę, że będzie to ciekawe i możliwe, że będą to dwa filmy, ale to zobaczymy. A więc pierwsza aplikacja nazywa się Beam Car Crash 3D, więc ją włączmy i piszę Car Crash i to tak trochę dziwnie wygląda. Tutaj od razu jakaś reklama, dobra, weźmy ustawienia. Dobra, tutaj można tylko wybierać głośność dźwięku. Weźmy play, reklama. Tutaj mam jakieś auto, to mogę sobie chyba to wziąć. I jest kolejna reklama. Ciekawe, ile oni na tym zarabiają. Weźmy pierwszy. Reklama. Wiedziałem. To tutaj mam takie auto i tutaj w ogóle cieniów nie ma. Co tu się właśnie stało? Co to jest? Coś chyba jest tutaj nie tak. Wjeźdźmy w te inne auta, które tutaj są. Ja lekko tam dotknąłem. Już się tak zepsułem. Tak nie powinno być. Te auta tylko są, żeby były. No patrzcie, co mi się stało. Całe auto się przesunęło. Do tyłu. I samo miał to skręca, widzę. Kolejna reklama. To teraz zróbmy to tak, jak się to powinno robić. Łączmy to coś. I lecimy. Dobrze, że tam to przeleciałem. I kolejna reklama. No, już ja w tą grę nie będę grał, bo jest to okropna. I co 5 sekund jest reklama, więc. Więc pozostaje jedna rzecz do zrobienia z tą grą. Odinstaluj. No to następna aplikacja się nazywa Beam Drive Car Crashing Simulator Dev Engine. No weźmy to. Znowu Made with Unity. Okej, to było ciekawe. No to weźmy ustawienia. Jest tylko dźwięk. Weźmy play. Dobra, tutaj widzę, jest kilka różnych trybów gry. Więc ja wezmę ten pierwszy, level 1. Dobra, pierwsza reklama. Chodzi o to, żebym zniszczył te inne samochody. Co już zaczęli? Myślę, że dobrze się tutaj jeździ. Dobra, gdzie to auto jest? Za mną? Ja muszę je zniszczyć, dobra, o nie. Ja zepsułem jakieś coś, dobra. Trochę się te auto ślizgają. Ojej, co? Co się tutaj stało? Niestety nie mogę przekręcać kamery w tej grze, ale tam z przodu bardzo dziwnie to wygląda. Bardzo trudno zapanować nad autem, jak się jedzie tak szybko. O, oberwał. I widzę, że tutaj czas mi się kończy. No, gdzie to auto jest teraz? Oj, czy wy to widzieliście? On wybuchnął. No to weźmy następny tryb gry. No to weźmy ten mega ramp. Play. Reklama. No to tutaj spadają takie dziwne rzeczy. Jestem na takiej skoczni dłużej. O jacie. Temu aucie się prawie nic nie stało. Ale się odbiło, bo to auto normalnie jakby było taką gumową kuleczką. Dlaczego to się tak odbija? I znikły mi te przyciski do prowadzenia. To jest trochę dziwne. A więc ta gra także jest okropna, więc ją mogę też odinstalować. Następna aplikacja się nazywa Beam Drive NG. To wygląda jak jakaś gra z Nintendo 64. Jest muzyka. Więc to jest, myślę, ciekawe. Ustawienia. Można wybierać, jak się chce prowadzić. Weźmy kraj. Drinę trzeba odblokować. Dobra, weźmy to. Level 1. No, ta gra, myślę, bardzo fajnie działa. Tylko ta grafika, myślę, jest taka średnia. Wyjedziemy, tutaj jest już meta. A tu jest meta. Reklama. To weźmy, nie wiem, poziom drugi, bo za bardzo nie zobaczyłem, jak się te auta niszczą. Okej, tutaj drzwi odpadają. No, te auta się za bardzo nie niszczą, tylko części odpadają. A więc sama gra jest bardzo fajnie zrobiona. Tylko tak trochę słabo, że wygląda tak, jak wygląda. Ta gra, myślę, ma potencjał. Jak na razie to ta gra jest najlepsza, ale także ją odinstaluję. No to następna gra się nazywa Beaming Drive Dev Stair. Chyba ktoś tutaj pisać nie umie. Dobra, jest muzyka, jest. Jest ten wygląd ze starej wersji BMG. Dobra, weźmy. Dobra, nie wiem, szybko kliknę. Play. Let's go. I wywala. No więc ta gra niestety nie działa. No to następna gra się nazywa Car Crash Beam Driving Stair Jumps Down chyba. Więc to włączmy. No to zobaczmy. Kraj, weźmy free mode. Jestem człowiekiem! A muszę wejść do mojego ulubionego auta, piszę. Weźmy drive. Reklama czy co? A nie. Nie było reklamy. Super. Tutaj są schody. I to wygląda bardzo jak ta mapa z BeamNG Drive. Tam gdzie jest ta skocznia, bo tam jest ten most. Jest obok ta skocznia, jest. Są te schody.
mogę z auta wyjść i tutaj chyba spadłem. Tam jest moja postać. Zaraz zniknie. Weźmy może restart. Jeszcze weźmy ustawienia. Jest jakaś w ogóle różnica. Tak wygląda low, a tak wygląda high. Jak dla mnie to się za bardzo nie zmieniła grafika. Dobra, to teraz weźmy. Weźmy teraz to drugie auto. To auto chyba nie działa. Weźmy inne. Weźmy to różowe. Zablokowane. Wy widzicie, jak to coś chodzi? Zablokowane. Mercedes pewnie sobie zablokowane, więc znowu wezmę to żółte auto. O, auto nie przyleciało. To jest, myślę, fajne. Ta gra jest także okropna. No co tu się stało z tymi drzewami? Ktoś ich nie wyciął. No to okropnie wygląda, więc... Więc następna aplikacja się nazywa Car Crash Simulator. To ją otwórzmy. Made with Unity. Weźmy ustawienia, jest tylko dźwięk. I nie ma muzyki, tylko jest reklama. A mam jakieś takie auto. Minecraft co? A nie, to reklama była. Ja myślałam, że mi się Minecraft włączył. W podróbce jakiejś gry reklamują podróbkę innej gry. To jest, myślę, ciekawe. Dobra. No niczego się tutaj nie będę zgadzał, bo to... Tu jest jakaś reklama. Bez obrazu. Dobra, wczytało się. No to jedziemy. Ojej, to auto okropnie skręca. Ja raz klikam, żeby skręcić w lewo. Teraz raz kliknąłem. A te koła w tym aucie skręcają na maksa w lewo. I potem znowu muszą się wrócić, a to trochę zajmuje czasu. A więc tym autem się nie da skręcać. I wypadłem. I mam wrażenie, że to jest tylko zdjęcie, to co tam na dole było. I znowu jest ta reklama Minecrafta. Mi się wydaje, że Nitro tak nie działa. Jak się włącza Nitro, to chyba nie leci z rury wydechowej ogień. Ja muszę to auto zniszczyć, bo to chodzi w tej grze. Nie, to auto się nie niszczy, tam coś wjechałem i aucie się nic nie stało. A więc ta aplikacja także idzie do śmietnika. No to następna aplikacja się nazywa Car Crash Simulator Beam Drive Accidents. Albo coś takiego. Przyzwolić aplikacji na wykonywanie połączeń telefonicznych i zarządzanie nimi. Weźmy Quality High. Weźmy Let's Play. I wywala grę. Dobra, to możemy zezwolić. O, i idzie teraz. A nie! Wywala. A więc tylko jedna rzecz pozostaje do pozostawienia Soulcrow. A więc z tego filmu to już będzie na tyle. I reszta tych aplikacji będzie w następnym odcinku, który będzie kiedyś. A więc jeżeli nie chcecie pominąć żadnych kolejnych filmów, to zasubskrybujcie mój kanał i zostawcie łapkę w górę. Dziękuję Wam za oglądanie tego filmu. Cześć!